No, taka dziwna sytuacja dzisiaj nastąpiła. Zgłosili Państwo aż dwie kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. No tak, sytuacja się może wydawać dziwna, szczególnie dla wyborców. Ustalali Państwo to wcześniej? No tak naprawdę dzisiaj się dowiedzieliśmy nagle. Paru członków PiS-u, którzy no nie wiem wcześniej, którzy zdecydowali się na przyjęcie tych fruktów od Platformy, które dzisiaj tu obserwowaliśmy, no stwierdziło, że w ogóle my właśnie nie mamy prawa być klubem Prawa i Sprawiedliwości. No chwała Bogu, że i dobrze się stało, że dzisiaj miał okazję przypatrzeć się temu i zobaczyć, na czym ten gorszący skandal wygląda poseł, pan Krzysztof Ardanowski, który godzinę przed sesją uczestniczył razem ze mną z Krzysztofem Kosińskim we wspólnej konferencji prasowej, na której no, nie znaleźli niestety czasu. Dlaczego dlaczego nie mogą być Państwo klubem? No to proszę ich spytać, bo oni mają jakieś... Bo to dziwna sytuacja, jest pan przewodniczącym i oni nie tak dawno, bo dosłownie kilkanaście dni temu wybrali chyba pana na przewodniczącego tego klubu, jak rozumiem. Też mi się tak wydawało, ale potem jak się okazało, no połaszczyli się na parę fruktów, które zaproponowała im Platforma. No i myślę, że... Co to za frukty? No to widział pan dzisiaj, to są komisje dla... Przewodnictwo, tak? Tak, i przewodniczenie dla pana Marka Czepka. Zresztą podobna sytuacja była 4 lata temu. Tak naprawdę to wiceprzewodniczenie pana Marka Czepka 4 lata temu zostało również wymuszone na tym klubie, ponieważ żaden inny kandydat nie mógł być zaaprobowany oprócz tej kandydatury. No i w tym roku było identycznie. Na to się oczywiście nie godzimy. Na to się nie godzimy i tak i nie mogliśmy tego zaakceptować. No i jak się okazało, mieliśmy oczywiście pewne ustalenia, chcieliśmy zgłosić na szefa komisji rewizyjnej pana Chyłę, czemu zresztą dałem wyraz dzisiaj zgłaszając, myślę, to wbrew niebu samemu tę kandydaturę, no ale jak widać obdzielili się panowie tymi fruktami, prędzej czy później stanią im one kością w gardle, bo to tak ostro w gardle, bo to tak zawsze się kończy dla osób, które są nielojalne na samym początku, przede wszystkim no wyborcy mieli okazję zobaczyć, z kim mają do czynienia, także myślę, że... Sytuacja staje się dziwna. W tym momencie państwo zyskali 100% i nagle można by powiedzieć, że jakby stracili te 50%. Teraz nie wiadomo... No bo klub się powiększył, tak? Teraz znów się jakby może nie pomniejsza, ale trudno powiedzieć, która część klubu jest PiS, czy co, dwa kluby PiS? Nie. Moment jest taki, no wie pan, PiS, znaczy klub ośmioosobowy to jest ciągle opozycja i mniejszość w Radzie, to jest jedno, a po drugie, no to jeszcze sama ilość ludzi się nie liczy. Ważne jest, z kim się ma do czynienia i jakość tych ludzi. No i jakość tych osób mogliśmy dzisiaj oglądać naocznie. A czy nie wiem, jak to wygląda tutaj w Radzie Miejskiej, czy na przykład w trakcie głosowań jest jakaś dyscyplina może klubowa, czy nie ma takich sytuacji? Na pewno to widzów interesuje, jak to wygląda od strony takiej zapleczowej, czy wtedy, no bo przewodniczący tak jakoś to musi ustalać, no w końcu po to ta funkcja do czegoś służy. Znaczy wie pan się posługuje logiką, a to niestety w tym wypadku nie działa. Tu są po prostu konkretne rzeczy, które niektórym osobom zaoferowano, no i... W trakcie tych głosowań jeszcze z pan z posłem rozmawiał, bo dziś konferencja była prasowa, wychodził pan tutaj, nie wiem, czy jeszcze jakaś dyskusja była odnośnie właśnie takiego, a nie innego przebiegu tych tutaj głosowań. Przedstawiłem posłowi po konferencji, jak wygląda sytuacja, potem mieliśmy jeszcze spotkanie w pełnym składzie jakby tego tak zwanego klubu, no a potem pan poseł sam miał okazję się temu przyjrzeć. Myślę, że dzisiaj głównym zmartwieniem nie jest to, chociaż to może najbardziej martwić wyborców, co się stanie, jak będzie funkcjonował klub. Bo klub, czy ośmioosobowy, czy czteroosobowy, on będzie takim samym dobrym, merytorycznym, dobrą, merytoryczną i bardzo trudną opozycją. Tak, ale było już tu nakreślane, że duża liczba osób, łatwiejsza praca, prawda, bo można się podzielić czy tu własnymi jakimiś inicjatywami.
Oj, wie pan, na to nie liczyłem, na to nigdy nie liczyłem. Zapewniam, że bez względu na to, czy będzie nas 8 czy 4, będziemy takim, tak samo dobrym zespołem w tej Radzie. To obiecaliśmy wyborcom, ja co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast dużo poważniejszą sprawą jest przyszłość samego PiS-u jako partii. W Grudziądzu, o tym też z posłem dzisiaj rozmawialiśmy i rzeczywiście to, myślę, jest dużo ważniejsze, chociaż sądzę, że dla wielu naszych wyborców no, to, co dzisiaj obserwowali na Radzie, było, mogło być, nie ukrywam, spektaklem gorszącym.